Szybko strzelona bramka, zaraz druga, trzecia i to nam ustawiło mecz, można powiedzieć. Szkoda tej straconej bramki. To ty musisz sobie wylać kogoś na głowę. Szkoda tej straconej bramki, no ale co, od razu strzelamy na 4 i praktycznie cały mecz kontrolujemy. No właśnie, już drugie spotkanie pod rząd, w którym mieć strzela 4 bramki. Do tego chcecie przyzwyczaić legnińskich kibiców? Na pewno byśmy chcieli nie tracić żadnych bramek i strzelać jedną więcej od przeciwnika i to by nam dawało 3 punkty i z tego byśmy się cieszyli najbardziej. Naprawdę ta gra się może podobać. Widać tą pasję, zaangażowanie, ale nie tylko, bo umiejętności za tym idą. Także jest dobrze, ale może być myślę jeszcze lepiej. No Wojtek, dzisiaj dwie bramki, no to idzie coraz lepiej. No tak. Z tych sytuacji dzisiaj naprawdę było mnóstwo do strzelenia bramki i przez tą swoją kombinacyjną grę i wymienność pozycji. Naprawdę stwarzamy sobie sporo sytuacji, ale to też się bierze z tego, że dobrze bronimy. Jeżeli broni się dobrze całym zespołem, to te sytuacje się stwarzają. No widać, że coraz więcej ludzi przychodzi na mecze, tak jak mówię, to się wiąże oczywiście z naszą grą również, ale troszeczkę też stadion się zmienił, akustyka jest większa i my to czujemy na boisku, bo jeżeli wychodzimy z akcją ofensywną, to naprawdę czuć to z trybun.